Teoria płyt litosfery. Jan Gosiewski i Ian Oxley. Zewnętrzna skalna część Ziemi to skorupa ziemska. W jej obrębie wyróżniamy skorupę oceaniczną, u nas zaznaczoną na brązową, i kontynentalną, u nas zaznaczoną na pomarańczową. Skorupę ziemską wraz z górną częścią płaszcza Ziemi, kolor szary, nazywamy litosferą. Nie jest ona jednolita, składa się z płyt tektonicznych zwanych płytami litosfery. Płyty litosfery spoczywają na płaszczu Ziemi. Płyty te rozsuwają się, napierają na siebie i zderzają się ze sobą. Zwykle są to procesy bardzo powolne, rzadko przebiegają gwałtownie. Przyczyną ruchu płyt litosfery są ruchy magmy. Ruchy magmy będącą gorącym stopem materii skalnej wraz z rozpuszczonymi w niej gazami spowodowane są ciepłem pochodzącym z wnętrza Ziemi. Ruchy te nazywamy prądami konwekcyjnymi magmy. W miejscach, gdzie prądy konwekcyjne docierają do litosfery, dochodzi do rozerwania się płyty i powstania szczeliny, z której na powierzchnię wylewa się lawa i zastyga na krawędzi płyt. W ten sposób tworzą się grzbiety śródoceaniczne. W miejscach, gdzie magma przemieszcza się w głąb Ziemi, dochodzi do wsuwania się jednej płyty pod drugą i powstania rowu oceanicznego.